Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram taktykę dla naszych kadrowiczów z Polski przeciwko Walii. Ale zanim to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym Golden Boya, pozdrawiam Jowa Musiego, pozdrawiam Scramblinga, pozdrawiam Gabrysię Parońską, pozdrawiam Kingę Gorską, pozdrawiam Angielę, pozdrawiam Memphisto trenera siłę, pozdrawiam Domino Live'a, pozdrawiam umiłowany Misiu, pozdrawiam cichutki Uwu, pozdrawiam Samka Piotra Kusińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Heika Tulejt, pozdrawiam Heikę Tulenka, pozdrawiam Kingę Gorską, pozdrawiam Kacieja i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. I pozdrawiam Ksaja. No dobra, a teraz pokażę Wam, albo najlepiej Wam powiem. Nasza taktyka będzie wyglądać tak, że będziemy w formacji 4-2-3-1, a wytyczne naszego zespołu to będzie szeroko rozważona obrona, albo też wyważony atak na rywali. Za atak będzie odpowiedzialny lewy, albo Zieliński. Na bramce będzie stał nasz obrońca Szczęsny, później jeszcze wymienimy tam Rece albo Gorosickiego, albo Modera lub Szymańskiego, a zresztą Wam pokażę skład Polaków. Dzisiaj zagram także mecz Polska-Walia w symulacji. Skład Polaków. No to mamy tak, widzowie. Tutaj mi pisze tak, kto wychodzi w skład reprezentacji Polski. I mamy tak, Bartosza Salomona, obrońca, Paweł Dawidowicz, obrońca, Jan Bednarek, obrońca, Paweł Bochniewicz, obrońca, Taras Romańczuk, obrońca, Maciej Kaszy, obrońca, Tymoteusz Puchacz, obrońca i Jakub Kiwior, obrońca. To tutaj bym dał trzech obrońców, na przykład Salomona, Dawidowicza i Kiwiora. Oni by byli dobrzy. A na przykład później dałbym na napad lewego i Zielińskiego. I bodajże chociażby Minika. A później na skrzydle bym dał takiego, no wiecie, Grosickiego, Góralskiego albo Gernika, o ile jest podany do pierwszego składu. Mamy tutaj podany skład na mecz z Walią, więc możliwy skład na mecz Polska-Walia, zaraz Wam to przeczytam i zobaczycie. Szeroko rozważona obrona, albo jeszcze w dodatku zrobimy wszystko, żeby pokonać Walię 2-0. Tutaj mecz towarzyski, no to mamy taki skład. Lewy w napadzie, Zieliński obok niego i tak dalej, zawodnicy, powiedzmy tak, zawodnicy, wpiszę tak, znamy skład reprezentacji Polski na mecz z Estonią, ale to już było, napiszę tak, zawodnicy reprezentacji Polski. Dobra, mamy tak, Bułkę, Skorupskiego, Szczęsnego, to tutaj bym dał Szczęsnego. Na obronę bym dał Bednarka, później Dawidowicza i powiedzmy Kiwiora. Kasz nie chce, odpocznie. Dalej pomocnicy. Pomocnicy to bym dał na przykład Frankowskiego, Grosickiego i powiedzmy Modera. A resztę bym, o, i jeszcze Slisza bym dał, Romańczuka bym zostawił i jeszcze Szymańskiego bym dał, na przykład jeszcze Nikolę Zalewskiego i Zielińskiego bym dał, Buksę i Lewego, później jakby był piątek podany, to piątka z miłą chęcią i na koniec bym dał Świderskiego, bo Świderski ostatnio zanotował wiele asyst z Estonią i naprawdę ostatnio strzelił takiego gola, że ho ho. I naprawdę ja zagrałem dzisiaj taki oto mecz. Zobaczcie, Arsenal kontra Juventus. Powiedzmy, że Arsenal to taka Polska nasza, a Juventus to taki nasz rywal.
czyni Walii, a więc zagrałem przeciwko Walii i wygrałem w FIFA Football 3-0, a to boisko, które tutaj zaraz wam pokażę, to jest na neutralnym stadionie, więc ja bym podał na przykład, że byśmy grali na Cardiff, więc zaraz wam to pokażę. Tutaj mamy to. Powiedzmy, taki mecz bym podał. Widzicie, ostatnio wygrałem 2-0, ale było ciężko. Powiedzmy, że nasi zawodnicy strzelili gola. Taki Zidane to na przykład, powiedzmy, w moim klubie to jest, jak widzicie, Zieliński. A taki na przykład Gabriel Jesus to lewy i tak dalej, i tak dalej. Reszty nie wymieniłem, bo za bardzo ich nie znam. Ale tak, to powiedzmy, że Arsenal to Polska, a Juventus to Walia. I musimy zrobić wszystko, żeby ich pokonać. Zresztą to boisko można uznać za to Cardiff. Więc grałem dzisiaj tutaj w FIFA Football na Cardiff. I wygrałem w symulacji 3-0. Więc obstawiajcie wynik śmiało, a na pewno wygramy. Dodajcie to trochę otuchy naszym reprezentantom, a wszystko będzie jak najlepiej. Jestem całym sercem za nimi. Wierzę w nich, że po prostu wygramy ten mecz. Skład już jest podany, wytyczne tak samo. To teraz przejdźmy do omówień pomeczowych. Jeżeli nasze humory będą dobre, to znaczy, że awansujemy. A w grupie czekają na nas Austria, Francja i Holandia. To takiej Austrii byśmy urwali 3 punkty, wygrywając 2-1. Z Holandią może jakiś remis 1-1, a z Francją, no nie wiem, tutaj liczę na łut szczęścia, więc ja bym trafił choćby na 1-1. To dopiero byłaby niespodzianka, ale Mbappé czy Giroud nam nie dadzą. Jeżeli dadzą do składu takiego Griezmana, to już po ptokach, ale tamte dwa mecze powinniśmy bez problemu wygrać. Więc mówię wam, wytyczne zespołu: obrona rozszerzona albo atak wyważony. Więc w tym przypadku bym postawił na atak wyważony, żeby dochodzili do każdych piłek i do bramki i żeby po prostu rywale nie mieli tyle okazji co my, bo po prostu my musimy kontrować, żebyśmy nie dostali z dupy jakiejś kontry, a potem wszystko będzie w topa, a potem wszystko będzie do bani, kaszana i wtedy nic nie poradzimy. W drugiej połowie może trener by zmienił tam jakichś napadziorów albo obronę lub pomocników, to wtedy może byśmy pomyśleli o jakiejś wygranej 2-0 albo 3-1. W końcu gramy na neutralnym boisku. U siebie graliśmy z Estonią, to wygraliśmy 5-1. Straciliśmy bramkę, ale Estonia to takie ogórki, że dały się ograć. Ale jakbyśmy z nimi przegrali, to byłoby wstyd, hańba i upokorzenie. Ale dzisiaj po prostu musimy wygrać, żeby grać z najlepszymi drużynami. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek z objaśnienia wam taktyki Polaków na mecz z Walią na dzisiejszą godzinę 20:45 na TVP1, zapraszam was do oglądania. Transmitować to będzie Michał Borek i oczywiście ja będę oglądał. I może jeszcze Szpakowski dołączy się. Jeżeli wam się ten filmik podobał, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, pa. Pozdrawia was Pawłowicki Gamer i życzę wam wesołych świąt wielkanocnych. Narka.